W domu po prostu mam taki długi wąż od tego koncentratora, no i tam 9 metrów i sobie tak tam po domu spaceruję. Tlen potrzebuję cały czas. Pan ma ciężką postać choroby, ale od momentu, kiedy ma domowe leczenie tlenem, nie ma zaostrzeń. Jesteśmy na oddziale chorób płuc i niewydolności oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Nieodłączną częścią tego oddziału jest Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania, które zajmuje się częścią ambulatoryjną. Bardzo proszę, teraz będą wdechy, wydechy. Wykonujemy diagnostykę i leczymy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc na różnym okresie zaawansowania choroby, od łagodnej do ciężkiej postaci choroby. Język pod, bardzo dobrze, wyżej, niżej, jak panu pasuje. Rozumiem, że wszystko, nic się nowego nie działo. Nie. Teraz. Nie? Dobrze. Akurat to lato jakoś dobrze przyszło. Dobrze. Żadnych zaostrzeń nie było. Ja zachorowałem w 2005 roku. Po prostu ciężko się oddychało, nie było powietrza, nie było nic. Trzeba było się dostać do szpitala. W Bydgoszczy tu miałem robioną operację na płuca. Miałem prawe płuco zebrane w 4 płaty i obcięte w koło. Także prawe płuco mam bardzo małe. I bardzo małą wydajność mam tego płuca. 4 sekundki, 3 sekundki, jeszcze 2 sekundki, jeszcze jedno maksymalnie do końca i nabrać. Jeszcze przed 2000 rokiem była to choroba, na którą patrzyliśmy bardzo pesymistycznie, że jest to choroba, która jest wywołana paleniem papierosów, pacjenci nie chcą rzucać palenia, nasze działania są bardzo ograniczone, nie mieliśmy leków. Ale w ostatnich latach bardzo wiele się zmieniło. Są leki, które nie tylko powodują rozszerzanie oskrzeli, utrzymują to rozszerzenie oskrzeli przez wiele godzin. Muszę mocno dmuchać. Do końca do dmuchania. Pacjent nie musi przyjmować leków 4 razy dziennie, a przyjmuje raz na dobę. Są leki, które są w skojarzeniu, a jeżeli się podaje 2 leki razem, to są leki, które działają synergistycznie, czyli potencjalnie zwiększają działanie jednego leku z drugim, więc ten efekt jest jeszcze bardziej wyraźny. A co jest bardzo ważne, to to leczenie kontrolowane pod warunkiem, że pacjent właściwie przyjmie lek, czyli będzie właściwie prowadzona ta inhalacja leku. Jeżeli lek będzie przyjmował właściwie i ten lek będzie działał i będzie przyjmował systematycznie, to takie leczenie chroni pacjenta przed występowaniem zaostrzeń. To jest mechanika oddychania, tak? Nazywa się to badanie. I tu sprawdzamy całkowitą pojemność płuc w tym badaniu. Objąć ustkami ustnik szczelnie i równiutko. Wdech, wydech, oddycha pan. Raz, dwa. 3 sekundy, jeszcze 2 sekundki, jeszcze 1 sekundkę do samego końca, dodmuchać. Tak, zdjąć. I klipsa też, posiedzi pan chwileczkę, sobie odpocznie, tak? Ja zobaczę, jak to wszystko wyszło. Mamy wynik badania spirometrycznego. Zobaczę, jak wygląda w tej chwili w porównaniu z poprzednim. Troszeczkę jest lepiej. Tlen potrzebuję cały czas i w domu po prostu mam taki długi wąż od tego koncentratora, no i tam 9 metrów i sobie tak tam po domu spaceruję. Nie? A męczy się pan podczas jakiego wysiłku? Podczas mycia, ubierania, takiego? Mycie, ubierania, najlepsze jest mycie. Pan ma ciężką postać choroby, ale od momentu, kiedy ma domowe leczenie tlenem, nie ma zaostrzeń. Od kilku lat praktycznie te zaostrzenia nie występują. Czyli pan oddycha tlenem co najmniej 16-17 godzin na dobę, a w nocy dodatkowo zakłada aparat połączony z maską i stłocząc przez aparat dodatnie ciśnienie do dróg oddechowych,
podajemy dodatkowo jeszcze tlen i tak każdą noc pana zabezpieczamy przed występowaniem bezdechów i jednocześnie stosujemy tlenoterapię. Zacząłem palić, mając 16 lat. Paliłem tak raz więcej, raz mniej, ale czym byłem starszy, tym więcej paliłem. Na początku ta moja paczka mi starczała na 3 dni, później już paczka na dzień, później już dwie paczki na dzień. Dzisiaj mam wydolność płuc 90-letniego człowieka. Zmiany zapalne, które są wywołane wdychaniem szkodliwych substancji do dróg oddechowych, powodują zmniejszenie pojemności i objętości płuc. A myślę, że każdy intuicyjnie już wyczuje, że jeżeli będzie miał mniejszą pojemność płuc, to będzie miał mniejszą tolerancję wysiłku i w pewnym momencie, jeżeli dojdzie do odpowiednio dużego zmniejszenia objętości płuc, zacznie po prostu odczuwać najpierw zadyszkę przy jakichś bardziej intensywnych wysiłkach, a w końcowym stadium choroby, jeśli myślimy o POHP, już nie zadyszka, tylko duszność będzie towarzyszyła niemal na stałe, nawet w spoczynku, a w najlepszym układzie przy wykonywaniu najprostszych czynności życiowych, takich jak ubieranie się, golenie się czy mycie się. Gdybym mógł cofnąć do tamtych się czasów, nigdy w życiu bym nie zapalił papierosa. Ja nie palę już od 2005 roku, jak zachorowałem, ani jednego papierosa, ani nawet jednego dymu nie wziąłem.